Jesteśmy dziś na hali sportowej. W miejscu związanym z rekreacją, uprawianiem sportu, z czasem wolnym, z rozrywką. W miejscu, z którego korzystają uczniowie w czasie zajęć szkolnych. W tych okolicznościach porozmawiamy dzisiaj o bezpieczeństwie i udzielaniu pierwszej pomocy. Moim i Państwa gościem będzie ratownik medyczny z ponad 30-letnim doświadczeniem w ratowaniu ludzkiego życia. Także mistrz Europy w ratownictwie medycznym, wolontariusz i edukator, który z pasją dzieli się z innymi swoją wiedzą z ratownictwa medycznego w mediach społecznościowych. Marcin Borkoś-Borkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. To może zacznijmy od początku. Panie Marcinie, skąd u Pana wzięła się chęć pomagania innym? Można powiedzieć, że to sytuacja, gdy miałem 9 lat. Wtedy u takich dzieciaków były różne myśli, kim zostanę w przyszłości. Jeden chciał być taksówkarzem, inny chciał robić coś innego. A ja pamiętam, będąc na górce w zimę, miałem już zjeżdżać na takich króciutkich plastikowych nartach i wtedy okazało się, że niestety z 8 piętra spadł jakiś mężczyzna. Wszyscy oczywiście tam pobiegli, jak to na osiedlowym podwórku. I wtedy, bo już był półmrok, przyjechała karetka Nysa na sygnałach z tymi niebieskimi światłami i wtedy mnie to tak strasznie zaoferowało. I wtedy zacząłem marzyć o tym, żeby pracować właśnie w takiej karetce. Później oczywiście losy potoczyły się różnie, ale gdy osiągnąłem już ten wiek, gdzie mogłem iść i pracować w jakimś z wybranych zawodów, wtedy postanowiłem, że będzie to właśnie pogotowie ratunkowe, dlatego że też dodatkowo mieszkałem blisko szpitala i widziałem, jak przyjeżdżają karetki. Zapragnąłem tego i tak też się stało. A czy kiedykolwiek czuł Pan strach przed udzieleniem pierwszej pomocy? Jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, to nie jesteśmy rzuceni na głębokie wody sami. Najpierw jeździłem w ambulansie z lekarzami, z którymi współpracowałem, wykonywałem ich polecenia i uczyłem się. Gdy nabierałem już tego doświadczenia, no to ta pewność siebie była coraz większa. Gdy stałem się ratownikiem medycznym, no to wtedy stałem się też liderem jeżdżącym już samemu z zespołem ratowników w karetce. Podejmowałem decyzję, ale strachu tego już nie było, dlatego że uczyłem się od najlepszych. Ja myślę, że jednak trzeba być odważnym. Skąd Pan bierze tę odwagę? Przede wszystkim potrafię to robić, no bo praktycznie wykonuję ten zawód już od ponad 30 lat. Więc strach chowa się wtedy, kiedy mamy doświadczenie i umiejętności. Wiadomo, że medycyna to jest kalejdoskop, ona jest zmienna, dlatego musimy tą wiedzę cały czas uaktualniać. Gdy działamy zgodnie z algorytmami, najnowszymi algorytmami, no to nie ma czego się bać. 30 lat, kawał czasu. Panie Marcinie, czy pamięta Pan swój pierwszy dzień jako ratownik medyczny? Jako ratownik medyczny jak najbardziej pamiętam, ale ja pamiętam jeszcze sprzed 33 lat jako sanitariusz, bo wtedy jeszcze takowego zawodu nie było. Ale wtedy najpierw trzeba było przejść całą hierarchię ambulansów. Najpierw jeździłem na przewozach, czyli woziłem po prostu ludzi z domów do szpitali i ze szpitali do domów. Taka przewozówka, karetka transportowa. Dopiero później trafiłem na zespół ogólnolekarski, czyli taki, w którym jeździłem z lekarzem do tych wszystkich nadciśnień, do wszystkich bóli, głowy i tak dalej. Tych stanów mniej nagłych. Potem wsiadłem na karetkę W, to była wtedy wypadkowa, więc wszystkie wypadki, stany nagłe na ulicy, w miejscach publicznych, a dopiero na koniec wsiadłem do karetki R, pamiętam, Nysa, i to była karetka reanimacyjna z anestezjologiem na pokładzie, pielęgniarką, mną jako sanitariuszem i panem kierowcą. Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot szkolny, który ma przygotować uczniów do między innymi radzenia sobie w sytuacjach ratowania zdrowia lub życia. Został Pan ambasadorem podręcznika do edukacji dla bezpieczeństwa wydawnictwa MAC Edukacja. Wróćmy w takim razie do Pana doświadczeń. Proszę nam powiedzieć, jak Pan wspomina swoją edukację dla bezpieczeństwa w ramach pewnie jeszcze przysposobienia obronnego? Dokładnie tak. Wtedy to nazywało się przysposobienie obronne i jestem przekonany po zapoznaniu się z publikacją Edukacja dla bezpieczeństwa, że kładzie się w niej większy nacisk na bezpieczeństwo człowieka niż na przykład sprzętu. Co mam na myśli? Gdy
byłem w szkole podstawowej, nasz nauczyciel kładł główny nacisk na przykład na taką sytuację. Gdy widzicie na horyzoncie grzyb atomowy czy jakaś eksplozja, to kładziecie się w rowie nogami w stronę tej eksplozji, żeby przeżyć. Ale pod siebie musimy schować karabin. Po co? Żeby on na pewno nie uległ zniszczeniu. I wtedy, gdybyśmy my tego nie przeżyli, to drugi żołnierz mógł ten karabin uzyskać i dalej iść do boju. To było rzeczywiście kładzenie nacisku na bezpieczeństwo bardziej sprzętowe niż nas, ludzi. Wtedy, jako młodego człowieka, było to dla mnie przerażające. Panie Marcinie, jak zachęcić uczniów do nauki pierwszej pomocy? Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby osoba, która tego dokonuje, kiedy uczy, żeby była charyzmatyczna, żeby potrafiła pociągnąć za sobą tych młodych ludzi. Fajnie, jakby miała doświadczenie, no bo trudno słuchać osoby, która takowego doświadczenia nie posiada. Więc tu taki apel do nauczycieli, żeby gdzieś pojechać, samemu przejść odpowiednie szkolenie u praktyków, wtedy jest swoboda mowy. Kolejna rzecz, która tutaj młodych ludzi pociąga, to skondensowana w pigułce wiedza, praktyczna wiedza, żeby ci ludzie nie zostali znużeni, po prostu zagadani, tylko żeby mogli od razu przekuwać teorię w praktykę. Oczywiście trochę tej teorii musi być, tego nie unikniemy, ale przede wszystkim zaangażować, żeby oni się zmęczyli, żeby byli zadowoleni z tego, czego się nauczyli i co zrobili. To w takim razie na co zwrócić uwagę nauczycielom przy dzieleniu się wiedzą w przedmiocie, przy nauczaniu przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa? Patrząc na ten podręcznik Edukacja dla Bezpieczeństwa, zauważyłem, że tam jest po pierwsze bardzo dużo ilustracji, co uczniowie lubią. Następnie takie kompendium wiedzy skondensowane, a więc to, co należy wiedzieć, są przypominacze i skróty. Wielu uczniów niekiedy czyta tylko te skróty i to jest fajny haczyk na to, żeby poszli dalej. No bo jeżeli coś ich zainteresuje, jest szansa, że zapoznają się z resztą treści. Tutaj dla nauczycieli też taka zachęta, że jeżeli uczniowie zwrócą uwagę na jakieś aspekty zawarte w tym podręczniku, no to żeby oni to rozwinęli. Mają tam odpowiednie podpunkty, które pozwalają im odnieść się do jeszcze innych źródeł i w ten sposób popłynąć z tą wiedzą. Panie Marcinie, jakie są najczęstsze wypadki w szkole? Jeśli chodzi o szkołę, no to przede wszystkim jest to duża liczba osób zgromadzona w niewielkich przestrzeniach. Wiadomo, że uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, nie przemieszczają się spokojnie, przeważnie biegną. Taką zwróciłem uwagę ostatnio, będąc w jednej ze szkół, że drzwi otwierane na zewnątrz, gdy po korytarzu ktoś biegnie, już jest w pewną formą zagrożenia, ale klamki na dzień dzisiejszy są zawinięte do środka drzwi, po to, żeby na przykład ktoś nie wpadł na te drzwi i nie nabił się ciałem. Kiedyś takowe sytuacje miały miejsce i sam byłem karetką, gdy uczeń po prostu doznał obrażeń. Kolejna rzecz to schody, przemieszczanie się. Młodzi ludzie przeważnie skaczą po 2-3 schodki, co sprzyja wszelkiego rodzaju kontuzjom. Kontuzjom napędu ruchu, tak? Czyli skręcenia, złamania, zwichnięcia. Jeśli chodzi o zajęcia takie jak na przykład tu na sali gimnastycznej, do takowych też obrażeń dochodzi. Na przykład wyskoczenie do kosza z piłką, gdzie ktoś na przykład próbuje na tym koszu zawisnąć, nogi go wyprzedzają i upada na plecy. Czy też faule, do których często dochodzi podczas tej gry kontaktowej. Więc z tym też się spotykamy. Kolejne rzeczy to międzyuczniowskie jakieś tam swary, które mogą kończyć się tym, że do jakowych takowych obrażeń może dojść. Kolejne rzeczy to już sprawy osobnicze. Wielu młodych ludzi na przykład ma jakieś choroby, o których my nie wiemy jako świadkowie zdarzenia, jako współuczniowie, a te choroby mogą dać znać o sobie. Na przykład ktoś może mieć częste krwotoki z nosa, no i wtedy, jeżeli w sali będzie ciepło, ta osoba będzie przemęczona, ta krew z tego nosa może się pojawić, a więc tutaj też trzeba będzie wiedzieć, jak udzielić pomocy. Więc bierzemy pod uwagę na przykład jakieś sale, gdzie jest na przykład chemia, gdzie są jakieś środki, coś może prysnąć do oka, może się poparzyć skóra. Rzeczywiście szkoła i jej otoczenie to miejsca, gdzie może dojść do różnych stanów nagłych. Proszę powiedzieć, jak wygląda Pana współpraca z innymi służbami? Policją, strażą pożarną, wojskiem? Można powiedzieć, że układa się na piątkę.
Jesteśmy osobami, które po pierwsze się znają, bo jeżeli pracuję tyle lat w ratownictwie, to wielu tych funkcjonariuszy, czy ratowników straży, czy jeszcze innych osób, które się pojawiają na miejscu, to wielu to są moi przyjaciele. Dlatego z tej strony już się, że tak powiem, znamy i rozumiemy bez słowa. Ale druga sprawa to, jeżeli dzieje się coś złego, jakaś ludzka tragedia, to jak to mówią, wszystkie ręce na pokład i dlatego wtedy każdy strażak czy policjant jest dla mnie takim wsparciem. Pamiętam takie zdarzenie, gdzie jedna z osób została poważnie zraniona w szyję i trzeba było użyć tam specjalny opatrunek, który miał policjant w swoim zasobniku, bo to był sprzęt już można powiedzieć taki wojskowy i ten sprzęt mogliśmy użyć, a więc uzupełniamy się. Fajne jest to, że już ta sfera wojskowa, militarna niejako przeniknęła też do cywilnego ratownictwa. To są opaski zaciskowe, to są hemostatyki, opatrunki osobiste. To, co kiedyś tylko było używane w służbie, teraz też jest używane w cywilu. Więc działamy, wymieniamy się doświadczeniami, często bierzemy udział we wspólnych ćwiczeniach. Mówiliśmy do tej pory dużo o szkole, ale przecież młodzi ludzie nie tylko szkołą żyją, mają czas wolny, mają ferie, mają wakacje, chodzą na spotkania towarzyskie, na strzelnice, na basen. Czy mamy dla nich jakieś rady? Czy moglibyśmy powiedzieć, jak dbać o bezpieczeństwo w czasie wolnym? Dokładnie tak. Tutaj szczególnie ludzie młodzi, którzy mają czas wolny od szkoły, dosłownie czują się niezniszczalni, nieśmiertelni i robią różne rzeczy, na które by sobie wcześniej nie pozwolili, a wyobraźnia im podpowiada, jak to mówią, fantazja ułańska. Dlatego tutaj apel jest taki, by stosować profilaktykę, by zapobiegać zamiast leczyć. Mam na myśli na przykład taką osobę, która byłaby takim ambasadorem bezpieczeństwa, czyli taką osobą, która jest gdzieś z nami, cieszy się naszym towarzystwem, ale na przykład nie robi tego, co my robimy i pilnuje nas, żeby nie stało się nic złego. Mam na przykład na myśli skok do wody. Ktoś mówi, ja nie skoczę, staję na drzewie, chcę skoczyć do wody, ale nie wie, jakiej głębokości jest ta woda, nie wie, czy na przykład nurt nie ściągnął jakiegoś konaru, kawałka drzewa i tragedia gotowa. Więc pamiętajmy o tym, żeby nie wyłączać zdrowego rozsądku i oczywiście też pamiętajmy, by słuchać się tych, którzy są powołani do zachowania zasad bezpieczeństwa w danym miejscu. Na przykład ratownicy wodni, jeżeli mówią, że to jest miejsce niewydzielone do pływania i tam nie wolno, bo jest blisko na przykład falochronu i może nas prąd znieść na ten falochron albo pociągnąć nas w morze, słuchajmy tych osób, bo one wiedzą, co mówią. Panie Marcinie, to cenne rady, nie tylko dla młodych ludzi. Dziękujemy. Zmieniliśmy otoczenie, żeby porozmawiać o tym, co pomaga panu na co dzień w wykonywaniu swojej pracy. W 2020 roku za własne pieniądze, co podkreślam, kupił pan i wyposażył w specjalistyczny sprzęt pojazd. Nazywał się motoambulans. Dokładnie tak, ponieważ był na bazie motocykla. Ale skąd ten pomysł, żeby się pojawił? Otóż była to potrzeba chwili. Marzec 2020 to zwiększenie się popytu na pomoc medyczną. A ponieważ pracowałem wtedy w karetce i słyszałem w radiotelefonie wolne zespoły, by się pojawiły, czy przy wypadku, czy przy pobitym, czy przy nieprzytomnym, czy do zawału, to wiedziałem, że niestety szybko się ta pomoc tam nie pojawi, bo było bardzo dużo wyjazdów. Dlatego wtedy pomyślałem sobie, że dobrze byłoby powołać do istnienia pojazd, który w tych zakorkowanych miejskich warunkach szybko pojawi się w punkcie A czy punkcie B i do tego najlepszym był właśnie motocykl. Takowy postanowiłem zakupić, ale najpierw musiałem przegadać to z małżonką. Motoambulans, piękny pomysł, piękna idea, ale długo się pan nie najeździł i nie nacieszył tym motocyklem. W 2021 roku uległ pan wypadkowi, ciężkiemu wypadkowi. Wygląda pan świetnie, a jak się pan czuje? Jeśli chodzi o stan zdrowia, to przede wszystkim żyję i z tego powodu się cieszę, dlatego że miałem tylko 4% szans na przeżycie. Połamane kości, kości udowe, żebra zrosły się. Niestety w przypadku prawej ręki nie jest aż tak
kolorowo, powstał tak zwany staw rzekomy, czyli po prostu nie ma wzrostów, ale walka cały czas trwa. Jeśli chodzi o wypadek, to rzeczywiście 13 października 2021 uległem temu wypadkowi, a był to nomen omen dzień ratownictwa medycznego, taka niespodzianka przykra, ale jadąc do stanu zagrożenia życia, osoba zajechała mi drogę, nie dała szans na manewr, wyjechała z podporządkowanego miejsca i uległem ciężkiemu wypadkowi. Prosto w ten pojazd pan tak wyjechał. Jest, uderzyłem w przednie lewe koło, przeleciałem przez maskę około 5-7 metrów, to wiem z opisu świadków zdarzenia, bo sam straciłem przytomność i takowej nie odzyskałem jeszcze przez prawie 30 dni. Panie Marcinie, to akurat mniej ważne, ale zapytam, co z pojazdem? Jeśli chodzi o motocykl, no to uległ zniszczeniu całkowitemu, więc przesiadłem się na tu widoczny ASR, czyli ambulans szybkiego reagowania, dlatego że szybko docieram do osób poszkodowanych. Piękne to auto. Wyposażone tak samo jak ten motocykl, czy jeszcze lepiej? Lepiej, dlatego że mam więcej przestrzeni. Panie Marcinie, czy ten pojazd jeszcze bardziej pomaga w pełnieniu pana funkcji niż ten poprzedni? No właśnie było takie pytanie, tam motocykl, tutaj samochód osobowy, czy dojadę do wszystkich w tym samym szybkim czasie? Okazało się, że zakorkowane ulice to jedno, ale mamy możliwość też jeżdżenia czy buspasami, czy na przykład torowiskiem tramwajowym, ale też ilość wezwań nadal jest dosyć spora i tych ambulansów nie ma tyle co zdarzeń, dlatego na około 10 interwencji 8 razy jestem przed karetką systemową. Panie Marcinie, to prawie już na koniec dzisiejszej rozmowy jeszcze jedno pytanie, ważne pytanie, z którym mierzy się chyba każdy człowiek na świecie. Proszę nam powiedzieć, poradzić, jak zachować spokój przy udzielaniu pierwszej pomocy, zwłaszcza bliskim osobom. Rzeczywiście, jeśli chodzi o działania w stanie zagrożenia życia osób bliskich, no to tutaj stres jest olbrzymi. No bo jeżeli to jest osoba obca, no to te nerwy już nie są tak duże. W przypadku rodziny rzeczywiście one się pojawiają i to jest normalne. Ale żeby zachować tą zimną krew podczas ratowania ludzkiego życia, szczególnie rodziny, trzeba to ratowanie ćwiczyć, a więc chodzić na szkolenia z pierwszej pomocy i nie raz na dekadę, ale przynajmniej raz w roku, bo pamięć ludzka jest ulotna. Mało tego, medycyna się zmienia i zasady postępowania. W imieniu tych wszystkich osób wpatrzonych teraz w ekran komputera czy telewizora serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Borkoś-Borkowski był moim i państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję. A państwa zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem do edukacji dla bezpieczeństwa wydawnictwa MAC Edukacja. To solidna dawka wiedzy na temat bezpieczeństwa i konkretne przykłady, jak krok po kroku wyćwiczyć u uczniów umiejętności ratujące zdrowie i życie.